Zobaczcie, my nie zagraliśmy za Brzęczka ani jednego meczu na zero z tyłu. Natomiast Bednarek w formie. Bednarek, fundament Southampton, Glik w formie. Do rywalizacji no ale... Kamiński, plus Bereszyński, Rybus grający i świetny bramkarz. I Krychowiak przed nimi do zabezpieczenia. To być może stworzy nam znowu szansę na odpowiedzialną grę z tyłu, nie tracenie bramek. I to będzie fundament w eliminacjach. No dobra, pytanie co dalej, bo... Cały czas rozmawiałem o tym Zielińskim. Ja ostatnio miałem taką okazję porozmawiania z Jerzym Engelem, który gdzieś jak pracował w PZPN-ie, tego Zielińskiego wprowadzał do tych młodzieżowych reprezentacji. Mówi, on jest introwertykiem. Ja mówię, no dobrze. On musi mieć duże zaufanie, musi trenera jego postawić. Ja mówię, dobrze, ale okej. Okay. Trener Wałka stawiał na niego od początku. On zagrał wszystkie mecze w eliminacjach, wszystkie mecze na Mistrzostwach Świata i nadal mamy z tym problem. Więc w jaki sposób tego piłkarza zbudować? W jaki sposób ma go zbudować Brzęczek? I nie wiem, co jeszcze trzeba zrobić, żeby Zieliński poczuł się w tej kadrze rzeczywiście jak dyrygent. Tylko moje pytanie brzmi, jak introwertyk może być liderem tej reprezentacji? No właśnie, on nie powinien być dyrygentem, to jest prosta sprawa. Odpowiem ci, jak... Za dużo od niego wymagamy. Ci, jak Czarek Pazura Januszowi Rawińskiemu. Sam chciałbym to wiedzieć z tego. Natomiast no, ja wierzę, że jest taki impuls jeden, który się pojawi, który da dużo więcej spokoju i pewności siebie Piotrkowi Zielińskiemu. On się żeni. Bo jednak jest takim cały czas... Mówisz to z autopsji, tak? Takim chłopcem, który gra w PlayStation. Wiesz, trzeba znać... Nie, przede wszystkim trzeba znać gdzieś tam historię rodzinną, wiedzieć, właśnie, jak to wszystko wygląda i wydaje mi się, że jednak teraz cały czas bardzo duży wpływ na niego i na ocenę jego gry bardzo surową ma mama, ma tata. Być może gdzieś to się wszystko troszeczkę przeorientuje, przedefiniuje w momencie, kiedy Piotr tak rzeczywiście stanie już zupełnie na swoim i założy swoją rodzinę. I być może to będzie stanie się jakiś taki facetem. Impuls, którego na razie nie potrafią mu dać trenerzy. Bo to, że on zaczął grać nieźle na Wałki, jedno. To, że przed Ancelotti powiedział, na niego będę stawiał, od niego buduję drużynę, drugie. Potem życie to zweryfikowało. To jest dobry piłkarz, ale to, co mówi Czarek, może on nie ma w ogóle... tych zdolności dyrygenta, lidera. Słuchajcie, nie gra piłkę.